В яслях лежит ребенок, матери нежелик, слышат валы с просона, сламенький детский крик, а где-то в белых афинах философы среди колонн спорят о первопричинах, обсуждают новый закон. И толпы в театрах Рима, стеснившись по ступеням, руками... Początki uroczystości Bożego Narodzenia. Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy. Ustalił się tam zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o około 8 km. W grocie Narodzenia odprawiał w nocy mszę świętą. W Rzymie święto Bożego Narodzenia dnia 25 grudnia obchodzono od wieku IV. Kronikarz rzymski Filokales w swoim kalendarzu pod rokiem 354 zaznacza Natus Christus in Betlejem Judae. Narodził się Chrystus w Betlejem judzkim. Z tego także czasu mamy fragment homilii papieża świętego Liberiusza, 366 rok, na Boże Narodzenie. Najdawniejsza wzmianka o tym święcie w kościele syryjskim pochodzi od świętego Jana Chryzostoma. W swoim kazaniu z dnia 25 grudnia 380 roku tenże święty jako młody wówczas kapłan oznajmia wiernym z radością, że po raz pierwszy będzie w antiocheńskiej katedrze obchodzone to święto. Z tej właśnie uroczystości zachowało się jego kazanie. W tymże wieku, IV, uroczystość Bożego Narodzenia spotykamy w Jerozolimie, w Antiochii, w Konstantynopolu, w Rzymie i w Hiszpanii. Po mszy świętej odprawionej w Betlejem o północy powracano do Jerozolimy i odprawiano drugą mszę świętą w godzinach porannych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Wreszcie, aby dać pełen upust radości, odprawiono w godzinach popołudniowych trzecią mszę w kościele katedralnym. W Rzymie zwyczaj ten znany był już od czasów papieża świętego Grzegorza I Wielkiego, około 604 roku. Odprawiano tam nocną pasterkę przy żłóbku Chrystusa w Bazylice Matki Bożej Większej, drugą mszę świętą w godzinach porannych w kościele Zmartwychwstania, gdzie miał rezydencję swoją przedstawiciel cesarza wschodniego, trzecia zaś koło południa w Bazylice świętego Piotra. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążając więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Komentarz. Weźmy ikonę Narodzenia Pańskiego.
Nagromadzenie szczegółów i postaci, charakterystyczne zwłaszcza dla malowideł średniowiecznych i dla prawosławnych ikon, ułatwi nam wędrówkę po kolejnych epizodach tego wydarzenia. Przede wszystkim w pierwszym punkcie za świętym Ignacym rozważmy wędrówkę Maryi i Józefa z Nazaretu do Betlejem. Zastanówmy się, jakie myśli i uczucia towarzyszyły im dwojgu, kiedy wyruszali w drogę. Pogodzili się z tą swoją nieplanowaną podróżą ślubną, tak jak wypada się pogodzić z nieprzychylnością losu, czy może raczej myśleli o niej z zatwardziałością i z nadzieją, że spodziewając się wkrótce dalszych znaków od Boga. Byli podobni do uciekającego na koniec świata Jonasza, czy może raczej do nasłuchującego głosów nieba Abrahama. Zastanówmy się, jak bardzo mogło odmienić się to ich niełatwe podróżowanie w chwili, kiedy Bóg podsunął im myśl o obietnicach prorockich związanych z Dawidowym miastem. A do jakiego Betlejem ja zmierzam? Może czuję się wypchnięty przez los z jakiegoś mojego spokojnego Nazaretu, to na pewno istnieje też jakieś Betlejem, do którego prowadzi mnie sam Bóg. Tylko On może mi pokazać moje prawdziwe Betlejem. Betlejem Efrata. Efrata znaczy płodne. Nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Znaleźć się w Betlejem to niekiedy także doświadczyć samotności. Pewna doza samotności jest wpisana w sposób konieczny w normalną kondycję ludzką. Gdyby nie ta odrobina wolnej przestrzeni w nas samych, to nigdy nie potrafilibyśmy nikomu ofiarować siebie, ani też przyjąć niczyjego daru. Bez tej odrobiny swobody w myśleniu i w działaniu więzi międzyludzkie nigdy nie mogłyby się pogłębić. Ale zdarza się też, że to, co miało prowadzić ludzi do siebie nawzajem i do Boga, niespodziewanie staje się przyczyną ich wyobcowania. Maryja i Józef spotkali się z takim wyobcowaniem w Betlejem. Czy jednak mu ulegli? Chyba nie. Wiedzieli, że Bóg jest z nimi. I On rzeczywiście był z nimi, bardziej niż mogli przypuszczać. Ciemnej strony samotności ulegli natomiast sami mieszkańcy Betlejem i to do tego stopnia, że nie okazali zaufania ani gościnności nawet ciężarnej kobiecie i jej mężowi. A która strona samotności bierze u mnie górę? Czy w nieprzychylności okazanej mi przez innych ludzi, w niewypowiedzianych i porażkach osobistych potrafię dostrzec okazję na głębsze zjednoczenie się z Chrystusem? Czy cierpienie pomaga mi służbie bliźnim, czy raczej mnie od nich odpycha? Porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie. Na miejsce swoich narodzin Bóg wybrał sobie stajnię, zadowalając się wygodami zwyczajnego bydlącego żłobu, tak jakby chciał pokazać, że to, co najbardziej poniżające, najbardziej godne Jego przyjścia i że każdy człowiek jest Jego bratem, ale szczególnie bliskim jest mu ten, kto ma się szczególnie źle. Może ja postaram się znaleźć w sobie jakąś stajnię, jakiś żłób, w którym on chętnie by się narodził. Nawet najmniej godne miejsce on potrafi uczynić miejscem swego królowania. Biada mi jednak, jeśli dostrzegam w sobie same tylko pałace. Znakiem tego, że on naprawdę narodzi się tam, gdzie najbardziej pragnął i gdzie było to najbardziej potrzebne,
nie są ani nowe mury, ani bogate zdobienia. Stajnia często jeszcze długo pozostaje niezwyczajną stajnią, a żłób niewygodnym żłobem. W istocie rzeczy staje się jednak pałacem, ponieważ on już w niej zawitał. I staje się pałacem prawdziwym, gości w nim coraz więcej osób. Cały czas słychać tam rozmowy prowadzone z królem. Historyczne aspekty narodzenia pańskiego. Istnieje pewna wątpliwość co do ścisłości historycznej tekstu Łukasza, który w pierwszych rozdziałach swojej Ewangelii sugeruje, że panowanie Heroda Wielkiego i rządy Kwiryniusza zbiegły się z sobą w czasie. W rzeczywistości Herod Wielki jako tzw. Rex Socius Rzymu władał Palestyną w latach 37-34 przed Chrystusem. Zaś Suplicjusz Kwiryniusz był rządcą prowincji syryjskiej dopiero w latach 36-37 po Chrystusie i najprawdopodobniej nigdy wcześniej tej funkcji nie sprawował. Znakomita większość historyków idzie za opinią Tertuliana, którego zdaniem narodziny Chrystusa miały miejsce nie podczas spisu ludności zarządzonego przez Kwiryniusza, ale podczas innego, wcześniejszego spisu, przeprowadzonego z rozporządzenia niejakiego Sencjusza Saturniusza, zarządcy Syrii w latach 39-36. Bez wątpienia przekazanie ścisłej prawdy historycznej nie było głównym celem Łukasza. Autorowi trzeciej Ewangelii przyświecał bowiem przede wszystkim pewien cel literacki, podporządkowany prawdzie objawionej. Posługując się metodą paralelizmu, Łukasz chce ukazać czytelnikowi teologiczny sens historii. Zestawia ze sobą dwa równoległe ciągi wydarzeń, po to, aby ukazać sens absolutny tylko jednego z nich. Oto z polecenia Cezara Augusta, imperatora od 30 roku przed Chrystusem do 14 po Chrystusie, zostaje podjęty powszechny spis ludności. Akt cesarskiej woli nadaje ludom, narodom i językom nowy porządek i nowy sens. Czyni z nich żywą substancję cesarskiego imperium. Akt woli cesarza sprawia również, i to w sposób najzupełniej akcendytalny, że w dalekiej Palestynie Józef i Maryja zostają zmuszeni do odbycia podróży do Betlejem. I tu kończy się pierwszy ciąg przyczyn. Okazuje się bowiem, że istnieje jeszcze inny, ważniejszy porządek zdarzeń, którego autorem jest ktoś znacznie większy od imperatora Rzymu. Oto w betlejemskiej stajni rodzi się Bóg. Adorują go aniołowie i pasterze, mędrcy składają mu hołd, a gwiazdy użyczają światła. Oświetla go także historia zapisana w ciągu pokoleń, który przez Dawida, Abrahama i Noego biegnie aż ku samym początkom rodzaju ludzkiego. Do osób adorujących nowonarodzonego króla dołącza chcąc nie chcąc także imperator, ponieważ zarządzony przez niego spis ludności, istotny akt legitymacji jego władzy, tak naprawdę legitymuje władzę kogoś zupełnie innego. Przepowiednie związane z Dawidowym Betlejem legitymują władzę nowonarodzonego dziecięcia, Dawidowego Mesjasza, Zbawiciela, którego władanie nad światem jest nieporównywalnie większe i nieporównywalnie inne od władania cesarskiego. To bowiem Bóg, a nie August, nadaje ostateczny porządek i sens wydarzeniom ludziom. To jemu, a nie Augustowi, należy się wszelka cześć i chwała. Thank you.
Znaczenie i medytacja ikony Narodzenia Pańskiego. W samym centrum ikony, na przecięciu poziomej i pionowej linii, znajduje się łono Maryi, ponieważ w nim, w chwili zwiastowania, Bóg stał się człowiekiem. Jeżeli przyjrzymy się położeniu Dzieciątka, zauważymy, że leży ono nieco wyżej niż Maryja, bliżej sfery właściwej Bogu, bo jest ono Synem Boga, który z Maryi wziął swoje ciało. Wydarzenie Bożego Narodzenia jest bardzo częstym tematem w sztuce. I właśnie dlatego, że Bóg stał się człowiekiem, stał się dotykalny i widzialny, ikona, czyli plastyczne przedstawienie obecności Boga, w ogóle jest możliwa. Opowiada ona o spotkaniu bóstwa i człowieczeństwa. Treści w niej zawarte ukazują całość historii zbawienia. Wyraża się to przez ruch rotacyjny scen, który skupia się na środku, gdzie Bogu Rodzica pogrążona jest w absolutnym bezruchu, w skupieniu rozmyślając nad cudem. Zgodnie z tradycją wschodnią, miejscem narodzin Zbawiciela jest grota, przedstawiona w centralnej części ikony. Przed nią leży Maryja na czerwonym posłaniu. Jej szaty są purpurowe. Czerwień to kolor krwi, symbolizujący także przekazywanie życia. Podkreśla fakt, że Maryja użyczyła ciała Jezusowi. Purpura z kolei świadczy o godności Maryi, ponieważ jest barwą cesarską. Niektórzy w jej szatach dopatrują się brunatnej barwy pokory. Maryja jest odwrócona od Dzieciątka. Ma to ukazywać przepaść, jaka dzieli ją od nieogarnionego Boga. Ikony ukazują przede wszystkim tajemnicę wcielenia. Stąd być może brak psychologizujących prób ukazania macierzyńskiej więzi i czułości w stosunku do dziecka. Podczas gdy na niektórych ikonach Bogu Rodzica zwrócona jest ku dziecięciu, zachowując w swym sercu wszystko, co o nim mówiono, lub też patrzy prosto przed siebie na świat zewnętrzny, liczne inne ikony ukazują, jak spogląda na Józefa i poprzez to spojrzenie
wyraża niejako współczucie dla jego stanu ducha. Ikona nawołuje w ten sposób do wyrozumiałego i empatycznego podejścia do ludzkich wątpliwości i braku wiary. Gest podparcia głowy wyraża ból wynikający ze świadomości Maryi, jaka śmierć czeka jej syna. Dzieciątko zawinięte w pieluszki, podobne do całunu, spoczywa w kamiennym żłóbku, przypominającym grób, umieszczonym w grocie. Czerń wewnątrz groty, bardzo rzadko używana w ikonografii, wskazuje na śmierć, grzech, otchłań. Grota stanowi tylko tło wydarzenia i jego drugi plan, z której wyłoniło się nowe, zbawcze światło życia. W niej mistycznie narodził się Chrystus, aby uwolnić Adama, a wraz z nim całą ludzkość. Jest to bardzo świadome nawiązanie autora do stwierdzenia, że narodziny Jezusa zapowiadają Jego śmierć. To także obraz Boga jako światłości, która wstępuje w ciemność świata oczekującego na to światło. Ta sama treść została wyrażona także przez geometrię, która posiada pewną symbolikę. Ikona Bożego Narodzenia skomponowana jest na planie krzyża, gdzie na przecięciu linii poziomej symbolizującej śmierć i zmartwychwstanie oraz pionowej ukazującej centralny punkt tajemnicy wcielenia, czyli spotkanie nieba z ziemią. Ikona zapowiada więc w pośredni sposób krzyż jako cel wcielenia. Nad spokojem Betlejem rozciąga się już konieczność krzyża. Jeżeli z lewego górnego rogu zakreślimy ćwierć okrąg, dla którego promieniem będzie górna krawędź i jednocześnie drugi ćwierć okrąg z prawego dolnego rogu, dla którego promieniem będzie dolna krawędź, wówczas utworzy się owalna przestrzeń wyrażająca wychylenie się ziemi ku niebu i stąpienie nieba ku ziemi. W tej przestrzeni spotkania znajduje się Maryja. W samym centrum ikony, na przecięciu poziomej i pionowej linii, znajduje się łono Maryi, ponieważ w nim, w chwili zwiastowania, Bóg stał się człowiekiem. Jeżeli przyjrzymy się położeniu dzieciątka, zauważymy, że leży ono nieco wyżej niż Maryja, bliżej sfery właściwej Bogu, bo jest ono Synem Boga, który z Maryi wziął swoje ciało. Główka dzieciątka znajduje się w poziomie na tej samej linii, co głowa Maryi, a w linii pionowej dokładnie nad łonem Maryi. Wół i osioł umieszczone są w tej samej scenie ze względu na słowa proroka Izajasza. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela. Wół to także zwierzę ofiarne, a osioł nasuwa skojarzenia z wjazdem Jezusa do Jerozolimy, jak król pokoju. Wół i osioł to nie tylko zgodnie z antyczną mitologią zwierzęta karmiące człowieka. Wskazują one przede wszystkim na człowieczeństwo Chrystusa. Wśród ojców Kościoła pojawiają się także opinie, że wół jako zwierzę czyste symbolizuje Żydów, a osioł jako zwierzę uważane za rytualnie nieczyste oznacza pogan. To także podkreślenie dramatu, że pomimo swego przyjścia nie zostaje rozpoznany przez Izraela, a cześć oddają mu bezrozumne zwierzęta, kilku pasterzy i przybysze.
Z niebios na Dzieciątko i Maryję spływa promień zakończony gwiazdą w kręgu i rozdzielający się na trzy promienie, które symbolizują jedność Trójcy. Jeden promień wychodzący z górnego trójkąta oznacza jedną osobę Boga Słowa. Wychodząc z gwiazdy, promień dzieli się na trzy blaski, co wskazuje na udział w tej tajemnicy zbawienia trzech osób Trójcy Świętej. Częściowo odsłonięte u góry koła symbolizujące Boga Ojca, zaś małe koło wewnątrz zstępującego promienia oznacza Świętego Ducha, natomiast Syn Boży w osobie Dzieciątka spoczywa w żłóbku. Wokół znajdują się sceny uzupełniające kompozycję. Do góry po lewej stronie widzimy trzech mędrców podążających za gwiazdą. Symbolizują oni trzy okresy w życiu człowieka. Ewangelia nie określa ich liczby, ale od XII wieku przyjęto się uważać, iż było ich trzech, bowiem cyfra ta kojarzyła się z trzema okresami życia i dlatego zaczęto ich przedstawiać jako różniących się wiekiem. Jeden jest młodzieńcem, drugi w wieku dojrzałym, trzeci starcem. Trzy były również złożone przez nich dary. Złoto, symbol królewskiej godności Chrystusa, kadzidło, symbol Jego boskości i mirra, wskazująca na śmierć, którą miał ponieść dla zbawienia ludzkości. Trzej mędrcy są także symboliczną zapowiedzią trzech niewiast niosących wonności. Mędrcy dzięki ludzkiej wiedzy dostrzegli gwiazdę i to doprowadza ich do króla. Poprzez scenę uwielbienia ze strony mędrców Cerkiew zaświadcza, iż przyjmuje i uświęca wszelkie ludzkie nauki, które ku niej prowadzą, o ile względne światło pozachrześcijańskiego objawienia doprowadza tych, którzy mu służą, do nabożeństwa światła absolutu. Poniżej znajdują się aniołowie z pochylonymi głowami, zakrywający sobie twarze, co było bizantyjskim gestem wyrażającym cześć i szacunek dla Pana. Aniołowie znajdujący się zwykle po lewej stronie ikony zwracają się ku górze, do źródła światła, zaś aniołowie lub jeden anioł z prawej strony pochylają się ku pasterzowi, który służy człowieczeństwu. W ich pochyleniu wyraża się anielska opiekuńczość i bezustanne czuwanie anioła stróża. Sceny umieszczone poniżej postaci Maryi pochodzą z apokryfów. Na dole, po lewej, autor umieścił siedzącego na kamieniu Józefa. Wyraźnie trzyma się on na uboczu, co wskazuje na fakt, że nie jest on ojcem Dzieciątka. Na jego twarzy maluje się głęboki niepokój, niedowierzanie. Zauważa się wątpliwości, przygnębienie, lęk, a niekiedy nawet prawie rozpacz. Z głową opartą na dłoni rozmyśla o tajemnicy narodzin z dziewicy, nie mogąc do końca uwierzyć w to, co mu się przydarzyło. Tuż przed nim stoi zgarbiony, siwobrody, odziany w skóry, bosy starzec. Na niektórych kompozycjach ma rogi i ogon, z kijem w dłoni. To duch zwątpienia, próbujący zasiać w sercu Józefa wątpliwości. Jednak aureola nad jego głową wskazuje na zwycięstwo nad kusicielem. Postać Józefa jest jednocześnie symbolem wszystkich ludzi, którzy wahają się
co do rzeczywistości wcielenia i przekroczenie porządku natury, który się w tym wydarzeniu dokonuje. Na dole po prawej widać kąpiel Dzieciątka, która jest zapowiedzią chrztu w Jordanie, a także chrztu wszystkich ludzi. Dwie niewiasty przygotowujące kąpiel Dzieciątka. Jedna przedstawiana jest w chwili, gdy nalewa z dzbana wodę, a druga ręką sprawdza jej ciepłotę. Niekiedy dziecię znajduje się już w misie, do połowy zanurzone w wodzie. Motyw niewiast przygotowujących kąpiel został zaczerpnięty z apokryfów. Wskazuje on na człowieczeństwo Bożego Dzieciątka. Omywanie to symbol pokory Boga, który przyjmuje posługę ze strony ludzi i równa się z nimi w swojej niemocy. Kształt naczynia, w którym dokonuje się kąpiel, kształtem przypomina kielich, co może stanowić nawiązanie do kielicha eucharystycznego. Do góry, z prawej strony widać aniołów, zwiastujących dobrą nowinę pasterzom. Pasterze są przepasani na znak gotowości do drogi. Tak jak mędrców prowadzi ludzka wiedza, tak pasterzy prowadzi wiara i ufność. Jednocześnie symbolika związana z barankiem i pasterzem zwraca uwagę na Chrystusa. W pasterzach, synach Izraela, którzy jako pierwsi oddali chwałę Dziecięciu, dostrzegamy początki Kościoła pośród narodu wybranego, a w mędrcach zaczątku narodów, Kościół wychodzący do świata pogan. Z jednej strony widzimy pasterzy, prostych, naturalnych ludzi, z którymi świat z wysokości wchodzi w bezpośredni kontakt podczas ich codziennego, wypełnionego pracą życia. Z drugiej strony zaś mędrców, ludzi oddanych wiedzy, którzy poprzez obiekt swych dociekań musieli przebyć długą drogę od wiedzy o tym, co względne, do poznania tego, co prawdziwe. Tło zostało wykonane ze złota, czyli koloru symbolizującego światło oświecające świat swoim blaskiem, nieprzeniknionym dla ludzkiego poznania. Całościowa wymowa ikony ukazuje najgłębszy sens narodzenia Jezusa. Chrystus jest wcielonym Bogiem, który przemienia cały świat. Cała scena narodzenia rozgrywa się w scenerii górskiej. Sprawia to wrażenie, że wszystko wokół nie jest martwe, lecz pełne trwożnego i radosnego zarazem ruchu. Отродимо, стеснившись по ступеням.
воспрестерши руки, смертельной муки умрет, и могучий победный звон легионов не дрогнет строй, к мироносицам тихим жёнам победитель придет зарей, со властью непостижимой. Протянет руку один, и рухнет гордыня Рима, раздавит мудрость Афин. Ясно прижит ребенок, матери кроток лик, слышат волы с просонок.